jest już mój pierwszy gość, Marcin Stachowiak. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam. Założyciel bloga Modernistyczny Poznań. No właśnie, powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby prowadzić tego typu blog? Myślę, bardzo nietypowy u nas w Poznaniu. Tak, to prawda. W internecie istnieje bardzo wiele blogów i czy innych stron, w których umieszczane są zdjęcia czy artykuły o takich obiektach w Poznaniu, jak na przykład fara, jak katedra, jak zamek królewski czy ratusz. Bardzo wielu blogerów, bardzo wielu poznaniaków lubi robić zdjęcia tym obiektom, potem wrzucać je w internet i opisywać je. Ja nie byłem zainteresowany, żeby do tej całej chmary zdjęć dorzucać jeszcze kilka moich. Mhm. Dlatego chciałem pokazać swoje spojrzenie na Poznań, swoje spojrzenie na to miasto i to, co mi się w nim podoba. Dlaczego modernizm? No właśnie, skąd ta fascynacja w ogóle architekturą też Poznania, bo wiemy, już dyskutowaliśmy tutaj przed wejściem na wizję, wiemy o tym, że Ty jesteś teraz na aplikacji, także z jednej strony prawo, a z drugiej strony architektura. Tak, no to jest moje hobby, to jest jakaś moja pasja. O prawie ciężko pisać w lekki sposób mhm. i na pewno ciężko prawu robić zdjęcia. Mhm. Natomiast dlaczego modernizm? Modernizm to była rewolucja, która pomimo tego, że już wydarzyła się prawie 100 lat temu, to część ludzi, właściwie większość ludzi jeszcze cały czas jej nie przyjmuje do wiadomości. Nie przyjmuje do wiadomości tego, że w dzisiejszych czasach budować można w inny sposób, aniżeli tradycyjny, tak jak się ludziom wydaje, że jest fajnie, czyli podmiejski domek z balustradkami kutymi i z gankiem, a najlepiej pomalowane to wszystko na zielono albo pomarańczowo. Nie, to nie jest... Wydaje mi się, że to nie jest najlepszy sposób na upiększanie miasta i miasto mogłoby wyglądać lepiej, inaczej. Mhm. Jak takie miasto mogłoby wyglądać właśnie w Twoich oczach? Masz taką wizję swojego wyśnionego miasta? Wszyscy architekci, którzy zajmowali się modernizmem, myśleli o takich miastach. Mhm. Myśleli o budowie bądź zupełnie nowych miast w duchu modernistycznym, bądź o przebudowie całych dzielnic już istniejących miast w tym duchu. Takim miastem idealnym modernistycznym jest Chandigarh, to jest miasto w Indiach, wbudowane w latach 60. przez nazwanego papieżem modernizmu architekta Le Corbusiera, który zaprojektował to miasto od zera, według swojego projektu zarówno urbanistycznego, jak i architektonicznego. Jest to jedno z najpiękniejszych miast, w których byłem i uważam, że to jest ciekawy nurt w architekturze. Oczywiście w Europie jest to raczej niemożliwe zrealizowanie takich projektów. Natomiast fajnie, jeśli można chociaż część miasta zmienić w takim duchu. Oczywiście bez wyburzania starych czy zabytkowych budynków, natomiast zamiast budować coś bezstylowo, można to wymyśleć w ciekawy sposób. Mhm. No Poznań jeszcze troszeczkę zostaje w tyle, ale powiedz mi, czy są jakieś budynki, gdzie warto już zwrócić na nie uwagę? Poznań ma bardzo wiele takich budynków, na które warto zwrócić uwagę i o dziwo są one utrzymywane w coraz lepszym stanie i również ludzie coraz bardziej te budynki lubią i coraz bardziej doceniają ich architekturę. Mhm. Takim najbardziej znanym budynkiem w Poznaniu jest Okrąglak oczywiście. Okrąglak, który jest budynkiem bardzo ciekawym, przede wszystkim ze względu na czas swojego powstania. On został zaprojektowany i rozpoczęta zostaje jego budowa w końcu lat 40., czyli wielu ludziom wydaje się, że jest on obiektem dużo młodszym. Natomiast jest on jednym z pierwszych budynków w Poznaniu, który powstał z prefabrykowanych elementów, które następnie zrobiły ogromną karierę na osiedlach z wielkiej płyty. Natomiast tutaj w przypadku Okrąglaka wyglądają one nieco inaczej. Są one dużo lepszej jakości, są one dużo bardziej przez architekta przemyślane. Po ostatnim remoncie Okrąglak wygląda co najmniej bardzo dobrze i myślę, że staje się coraz lepszą wizytówką miasta. Co więcej, Okrąglak jest budynkiem, który jest jedynym budynkiem w Poznaniu, który funkcjonuje w zagranicznych podręcznikach do historii sztuki, historii architektury. Takich obiektów jak ratusz
jest bardzo, bardzo wiele w Europie. Właściwie w każdym włoskim miasteczku i w co drugim niemieckim jest taki budynek, który najczęściej jest jeszcze od niego starszy, od naszego ratusza starszy, albo lepszy pod względem architektonicznym czy artystycznym. Natomiast okrąglaków wbrew pozorom nie ma wcale tak wiele i jest on na pewno ciekawą wizytówką Poznania. No proszę, to teraz taka ciekawostka dla poznaniaków. Powiedz mi, ponieważ z tego co mówiłeś, twój blog powstał w roku 2009. Teraz już masz ponad 2000 fanów u siebie na swoim fanpage'u na Facebooku. Powiedz mi, skąd to zainteresowanie poznaniaków właśnie architekturą? Zauważyłem takie zjawisko, że ludziom w ogóle nie podoba się architektura, która była wybudowana kilkanaście czy 20-30 lat temu. Jest ona uznawana za już przestarzałą, trącącą myszką i generalnie uważana jest, że to nie był najlepszy pomysł, budowanie w ten sposób. Natomiast zaczyna się podobać architektura w wieku, powiedzmy, od około 50 lat i starsza. Modernizm, właśnie jak w przypadku okrąglaka, powoli wchodzi w ten już taki wiek dojrzały i ludziom zaczyna się on podobać. Zaczyna być uznawany, że to jest jednak jakiś styl, a nie tylko coś, co najlepiej byłoby przykryć, schować albo wyburzyć. Dlatego stąd pewnie to zainteresowanie, które jest ciągle rośnie tego rodzaju architekturą. Co do właśnie tej architektury, która się w Poznaniu, która się w ogóle zaczyna podobać w określonym wieku, czytając Jerzycjadę Małgorzaty Musierowicz, zauważyłem zdanie, która wypowiada jedna z bohaterek mająca się przeprowadzić do kamienicy secesyjnej na ulicy Roosevelta. Jedna z bohaterek mówi, że jest to coś strasznego, ponieważ musi przeprowadzić z bloku na Winogradach do kamienicy na Roosevelta, mówiąc, że jest to straszna rzecz, ponieważ będzie musiała mieszkać w tej obrzydliwej kamienicy budowanym w najstraszniejszym ze styli, czyli w stylu secesyjnym. Dzisiaj uważamy ten styl za bardzo ozdobny i elegancki i ciekawy, natomiast wówczas nie skończył on jeszcze 50 lat i uznawany był za coś strasznego i koszmarnego, natomiast bloki na Winogradach, które były wówczas zupełnie nowe, były uznawane za coś bardzo ciekawego i fajne miejsce do mieszkania. A powiedz mi, co dzieje się u Ciebie na Twoim blogu? O czym można się dowiedzieć, co można zobaczyć, co można przeczytać? Główny nurt mojego działania to jest oczywiście Poznań. Opisuję różne budynki w Poznaniu, te, które mi wpadną w oko, te, z którymi się coś ciekawego akurat dzieje. Natomiast nie tylko... Wybierasz się na taką wędrówkę po Poznaniu codziennie z aparatem? Nie, no oczywiście codziennie to nie byłoby możliwe, ale co jakiś czas zdecydowanie właśnie w ten sposób to wygląda. Jadę sobie w jakieś miejsce Poznania i robię zdjęcia tego, co mnie zainteresuje. Tak? Natomiast nie tylko Poznań, ja robię jeżdżąc na wakacje, czy jeżdżąc gdzieś za granicę, również biorę sobie aparat i również wyszukuję takich obiektów, które mogłyby zainteresować czytelników bloga. I w ten sposób na blogu nie znajduje się tylko Poznań, ale również różne miasta zagranicy, które właśnie są często, no, może nie tyle przykro to mówić, ale trzeba to zauważyć, że są często ciekawsze niż Poznań. A powiedz mi, skąd takie miejsca wyszukujesz? Czy to jest tak, że najpierw miejsce znajdziesz, bo ktoś ci te miejsce poleci i wtedy dopiero ruszasz w trasę? Czy tak zupełnie przypadkowo? Nagle się miejsce pojawia, jest zdjęcie, opis, czegoś więcej się dopiero o tym miejscu, o tym obiekcie dowiadujesz? Dzieje się właściwie na dwa sposoby. Często jadę w określone miejsce w określonym celu. Czy cel już jest jasny wtedy? Tak, oczywiście, ale czasami również będąc w jakimś miejscu w Poznaniu, czy to z aparatem, czy też bez, zauważam coś, co mnie zainteresuje i chcę to opisać. Takim przykładem jest Akademik Karolek na ulicy Przybyszewskiego. Niedawno wbudowany, uważam, że jedna z najfajniej zaprojektowanych obiektów wbudowanych w Poznaniu w ostatnim czasie, gdzie można zobaczyć, w jaki ciekawy sposób można operować nie tylko modernistycznymi białymi ścianami, ale również kolorem, ponieważ jest tam w elewację wkomponowany właśnie kolor, który mi się zazwyczaj nie podoba w architekturze, czyli pomarańczowy, jakieś odcienie czerwonego. Natomiast w tamtym miejscu jest skomponowane to świetnie, wygląda to doskonale i tutaj trzeba duży szacunek oddać architektom tego obiektu. Super, do tej rozmowy z Marcinem, drodzy Państwo, jeszcze na pewno powrócimy, ale to już po krótkiej przerwie. Do zobaczenia za moment.